W dzisiejszym odcinku hostuję chowanego, a Ewela się w nim chowa. Co ciekawe, w tym chowanym Ewela będzie miała 3 życia. Także wyeliminuję ją dopiero wtedy, kiedy znajdę ją za trzecim razem. Czy jej się uda? Oglądajcie do samego końca. A więc widzowie, w dzisiejszym odcinku, tak jak wiecie, Ewela dzisiaj chowa się i ma dokładnie 3 życia. I mam nadzieję, że ja już ją gdzieś tutaj widzę. Co ciekawe, ja wiem, jakim skinem ona gra, ale no, zasady są troszeczkę inne. Także ja mam przekwizdane, bo mój skin bardzo się wyróżnia, ale to jest moja taktyka i myślę, że Rafał mnie nie znajdzie. O właśnie, bo przecież to wygląda tak naturalnie. Także w dzisiejszym odcinku mam 3 życia, mam już pewien plan, jeżeli Rafał mnie znajdzie za pierwszym i za drugim razem, no to oczywiście nie może mnie wyeliminować. A jak przegram ten odcinek i zostanę znaleziona, to znaczy, że jestem najsłabsza w chowanego, także staram się i muszę to wygrać. Okej, ja już wyskakuję z busa i ja szukam już od razu. Ja mam kilka pomysłów na ten odcinek, dlatego, że raz, weźmiemy sobie tutaj rękawice, dwa, weźmiemy sobie też rifty, które mam prawdopodobnie w namiocie, więc po prostu szybko będziemy, no, będę się starał zrobić wszystko, żeby Ewela nie wygrała chowanego i żeby te 3 życia jej zabrać. Każdy inny ma tylko i wyłącznie jedno życie. Ej, zestresowałam się tutaj, jak to jakoś tak powiedziałeś. Ja mam pewien plan. Tutaj ktoś leci i na pewno muszę omijać ludzi. Strefa się będzie przesuwała i Rafał coś tam zdradził poniekąd, także postaram się też zrobić tą rzecz, żeby po prostu uciekać, gdzie pieprz rośnie. Ja zbieram trochę maców, jest dokładnie 65 osób. Jeszcze nie będę nikogo szukać, zbiorę sobie wszystkie podstawowe rzeczy, no i od kolejnej strefy, w sensie jak się tylko pojawi, będę już eliminować. Zabieram sobie coś na daleko, żeby na daleko do nich strzelać, no i oni nie mogą budować ani do mnie strzelać. Zobaczymy, czy będą jakieś trolle, czy też nie. Ej, a jakby się tutaj steamować? Ej, co wy na to? Jakby się tutaj steamować? Mam dwie już takie rzeczy. To jest bardzo fajne, bo będę mogła coś porobić. Także bierzemy to na razie i idziemy na jakąś tutaj fajną miejscówkę. I to też mi się przyda, także to zbieram i muszę powoli szukać. A z Rafał już szukasz? Tak, ja już szukam, bo strefa się pojawiła, a więc już powoli, jak po prostu kogoś znajdę, będę do tej osoby bić. Czyli co? Ja muszę już uważać na ciebie. No, oczywiście. Staram się jeszcze coś zrobić i idę się chować, bo jak mnie Rafał tutaj znajdzie gdzieś, a możesz powiedzieć, gdzie jesteś na jakiejś miejscówce. Mogę ci powiedzieć tyle, że jestem na górze mapy i idę w dolną strefę. W sensie przechodzę do strefy. O, w ten sposób. Co ja w ogóle gadam? Dobra, dzięki. To będzie duża podpowiedź dla mnie i dzięki temu będę mogła sobie jeszcze tutaj załatwić pewne rzeczy. Wy to widzicie, o co tutaj chodzi. Ja tego szukam, także na razie mamy tutaj ochronkę taką, bo wiem, że Rafała nie ma nigdzie w pobliżu. Ja mam pierwszą osobę, ale nie wiem, czy go trafię. Przynajmniej raz, bo mam taką brońkę, że to jest hit. Weźmy, zmienimy sobie w ten sposób. Okej, dwa razy, no nie, raz trafiony. Dobry, tu stajemy, nie uciekamy. Okej, mamy pierwszą osobę znalezioną, także punkcik dla mnie. Ej, ja potrzebuję jednej rzeczy i mam nadzieję, że to znajdę tutaj. Nie mogę mówić dokładnie, gdzie jestem, żeby Rafał się nie skapł. I w ogóle, co to tak ma malutko użyć, to co mam w ręce? O co chodzi? To jest jakieś strzelowane. Czyli ty masz albo Forta Porta, co może mieć mało użyć? A, może rękawica. Ty masz rękawicę i będziesz uciekać na rękawicę. Ja tutaj obiłem jednego ziomeczka i muszę go znaleźć teraz. To jest moje zadanie. Mamy 64 osoby w grze. Jedną osobę dopiero znalazłem, a Eweli na pewno nie widziałem, no bo banana żadnego tu nie było. Dobra, będzie w takim razie trudniej, bo Rafał mnie nie słyszy. Więc nie będę miała od niego żadnych wskazówek. Gościu mi tutaj ukradł coś. Nie wiem, czy oni wiedzą, kim ja jestem, czy nie. Idziemy szukać jeszcze czegoś. Rafał mówił, że jest na górze mapy, więc ja pójdę sobie może tutaj i tam się gdzieś schowamy i poszukamy to, co chciałam. Ogółem mieliśmy małe problemy i ja musiałem iść. Teraz ja Ewelin nie słyszę, ponieważ rozłączył nam się Discord, ale może nawet lepiej, bo ja będę mógł sobie tutaj cały czas szukać, a Ewela gdzieś tam będzie sobie w międzyczasie robiła jakieś niecne plany. Tylko mam nadzieję, że jej nie wyeliminuję przez przypadek. I przy okazji ten ziomeczek, który tutaj był, no po prostu mi zwiał, co jest trochę dla mnie przykrą sprawą. No ale dobra, widzowie, musimy stąd sobie uciec. Weźmy sobie jeszcze amunicję na później, żebyśmy mieli. No i zobaczmy, co tu się wydarzy. Jak na złość nie mogę tego znaleźć, a mi się wydaje, że to mi się przyda. Bardzo mi się to przyda. Dobra, tutaj ktoś jest, tutaj ktoś jest. Okej. Dobra, mamy tutaj TikTok Piotrula. On chyba musiał iść, tak mi się wydaje, i dlatego chciał się chyba sam wyeliminować. Ale mamy kolejną osobę znalezioną. On mi ukradł rybkę. Idź stąd. Lecimy się gdzieś schować. Albo to może być współpraca. I patrzcie się, on mnie nie słyszy. Ja go jakoś, nie wiem, podstawię się. W sensie dam go jakoś, żeby jego Rafał porobił. I ja dzięki temu może jakoś to wygram. Nie wiem, jakoś to zrobimy. Ja jej powiedziałem, że jestem u góry mapy. Może to było niepotrzebne, bo ona teraz będzie gdzieś tam przy dole. I też dobrze by było, żeby wyeliminować dosyć dużo osób, zanim ta strefa będzie mniejsza. W sumie właśnie, ej, muszę znaleźć sobie flarę. A mam ją w namiocie, więc weźmiemy sobie flarkę z namiotu. I to będzie dobry pomysł na to wszystko. I jakby tutaj otworzyć tutaj ten szyfr i tam się schować gdzieś, to by było dobre.
dobra. Czekajcie, a zastanówmy się może w inny sposób. Gdzie ja bym się schował, jeśli bym... No, Jonesowisko albo schronienie. Także tutaj musimy popatrzeć po tych krzakach. Wydaje mi się, że tutaj będzie dużo osób. Wiecie, co chciałam znaleźć? Rafu mnie teraz nie słyszy, więc bardzo dobrze. Chciałabym znaleźć takie metalowe osłonki, żeby w razie w uciekać, ale mam oponę, także w razie w rzucamy ją na Rafała i zwiewamy. Mamy 3 apteczki, mamy spray, mamy potki, więc może później zagramy, jak będzie już taka mała strefa, to wtedy wyjdziemy za strefę i będziemy się leczyć. Więc mogłam ten harpun zostawić i iść sobie połowić, póki Rafała tu nie ma. O, dobra, mamy gościa. Dobra, mamy gościa tutaj, w końcu. 60 graczy zostało, a było chyba 68, także Rafał dopiero 8 osób znalazł. On tu jest gdzieś na dole. Okej, ma biało. Ale mam najbardziej jasnego skina, takiego, który się rzuca w oczy. Wszyscy mają takie mało widoczne. Ej, nie mam pojęcia, gdzie ten typ jest. Czuję, że dostanę chyba tutaj zawału za chwilę, jak coś usłyszę. Ej, gdzie on mi zwiał? Jego w ogóle nie było słychać. Dobra, a opona sobie zostawimy na ostatni raz. I tak samo rękawice, żeby ten ostatni raz, jak mnie znajdzie, żebym mogła zwiewać. Bo na razie mam 2 życia, więc mi daruję te 2 razy i będę zwiewać. Zobaczmy w ogóle, gdzie będzie kolejna strefa, bo to będzie mega ważne, bo ludzie po prostu będą tutaj przechodzić, więc będę miał coraz łatwiej. Nie mam strefy. O, i to jest dobre, bo tutaj nie ma gdzie się skampić, więc teraz każdy będzie przechodził na miasto. Tu od razu lecimy do strefy. Mam nadzieję, że tutaj go nigdzie nie spotkam i będę po drodze szukała jeszcze tych. Ktoś tutaj jest w środku. A nie chce wyjść. Mamy bronię. Ej, a jakby strollować i zabiję go na koniec? Ale by było. Wiecie, jaki mam plan? Patrzcie się. Powodzenia. Ja tu gdzieś się muszę schować. W koszu na śmieci? Ej, jest 60 osób na mapie. O. A ja kogoś widzę w końcu. I on nie ma o mnie zielonego pojęcia. Patrzcie, tam tu apteka, że niby tu nie ma nikogo. A jakby tu? Nie, dobra. Ja jeszcze nie chcę się wydać i myślę, że teraz to jest to. Dobra. No, co jest, byku? Co jest, byku? Dobra, bardzo dobrze, udało nam się. Chyba Kamil leci. IGX Fortnite wykłada się. Ktoś się schował w śmietniku. Ty, wyłożył się od tej kuli. Wyłożył się od kuli. Ktoś siedzi w śmietniku. On się zajmie tym gościem, bo będzie słyszał go w śmietniku, a nie mną. No, ale ten chłop się... O, siema. Elo. On sobie nie zdawał z zielonego pojęcia, że to jestem ja. Witamy, ja muszę pamiętać o tej rybie, no nie? Ej, teraz nie wiadomo, czy to ktoś, wiecie, kto się chowa, czy to Rafał. O, elo. Ale jaja. Ale mają, no i naprawdę mają tutaj kryjówki. Ja nie wiem, no co to jest za kryjówka? XD. Idź stąd. Kościu, idź stąd. To jest moje miejsce. Siema, byku. Elo. Mamy kolejną osobę. Patrzcie się, co za bąk. Ej, ale to jest dobre, jak jej nie słyszę, bo ona tam może knuć sobie plany. Ta strefa. Ej, Rafał, on gdzieś tu już jest pewnie na blisko. I ma strefy. Elo? On się musiał wystraszyć, biedny. Szybko zwiewamy, szybko, szybko, szybko. Dobra, i tutaj gdzieś się kampimy. Do kibla tutaj. Dobra, zmieniłam kibel. Gdzie ja jestem poza strefą? Co ja to? O, ktoś się zgubił w burzy. Ermiłek! Miłek wrócił, widzowie! Ej, ale to jest walka z czasem. Mam nadzieję, że mnie Rafał nie zauważy. Ale oni mnie tu stresują. Wszyscy patrzcie się, jak biegają. Ej, tu nie ma się gdzie schować. Do góry gdzieś idziemy. Dobra, wiecie co? Ja znowu idę sprankować, że to nie jestem ja. Ja po prostu tutaj ziomka wyeliminuję. Muszę się pośpieszyć, bo naprawdę jest tych ludzi dosyć dużo. Dobra, mam nadzieję, że nie zaglądnie. Ej, czasami takie najprostsze miejscówki. Okej, mamy ją. Bardzo dobrze. On tu gdzieś jest. Okej, tutaj ktoś? Harpunem. Ej, jak mnie teraz znajdzie, nie chodź tu. Okej, mamy. Dobra, mamy kolejną osobę. Tylko oni mnie teraz słyszą, nie? Więc będą na pewno stąd uciekać. Ej, ostro się tam dzieje, ale to jest stresujące. Ile osób? 49 osób. I on gdzieś tu jest. Ej, patrzcie się, jaka strefa akurat. Akurat na połowie wodzie. Mam nadzieję, że teraz będę w strefie i nie będę musiała się ruszać. Oj, tu jeszcze w tych budynkach muszą być, ale ja się boję wchodzić, bo wiecie, jak będzie jakiś troll. Ale chyba poszedł stąd. Dobra, mam 10 punktów. Ej, wygramy to bez żadnego tego. Za pierwszym razem to wygramy. Bez żadnych szans, bez żadnych 3 żyć. Z jednym życiem to wygramy, zobaczcie. Bo ja tutaj 200 IQ przemyślane. Rękawica, opona, wywalimy go w strefę, on padnie i wszyscy wygramy. Ale poszedł chyba stąd. Patrzcie, on jak przyjdzie, zobaczy łazienka otwarta, nie ma tu nikogo i on tu nie zaglądnie. Tutaj gościu mi strzela. No, jest różnie, no nie? Ale dzięki temu uciekł mu tamten. A jednak nie.
Elo, Janek. Pozdrawiamy Janka. Mamy 46 osób. A Eweli jak nie było, tak nie ma. Patrzcie się, jak tam zwiewają tam. Tu ryba? To jest Rafał? Dobra, musimy zmienić lokację. 46 osób. Tak, to jest on. Patrzcie się. To jest Rafał. Okej, okay, UFO. Ej, ile oni mają leczenia, to jest niesamowite. Ej, wiemy jakiego ma skina, dobra. Ma rybkę. 43 osoby, ej, to jest dobry wynik. On gdzieś z tamtej strony, musimy gdzieś z tej iść w takim razie. Okej, okay, tam ktoś jest. Likwiduje gracza zrzucając z dużej wysokości. Dobra, a zbieramy tutaj macy po tych typach. Dobra, mamy tutaj pełno gości. A więc zróbmy to w ten sposób, witamy. Ej, to by mi się przydało. Dobra, ja wezmę może to. Dziwne, bo jeszcze ani razu nie widziałem Eweli. Ale tutaj jest kampera. Dobra, tutaj ktoś będzie na górze. Nie ma nikogo na górze. No, 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 no. Dobra, nie ucieka mi, bardzo dobrze. Maciek, pozdrawiamy Maćka. Ale gdzie jest Ewela? Ja się pytam. Jestem skampionat. No nie, ten ciacho to też jest dobry. Patrzcie się, jaka strefa. Co to w ogóle ma być? Okej, okay, mamy go. Ale peczek. Dobra, kolejna osoba znaleziona. Ale gdzie jest Ewela, ja się pytam. 37 osób. Wiecie, jak, ile tam ludzi teraz biega? Dobra, nie byłem jeszcze w tym miejscu. Czekajcie, tu mnie nie było. A, tutaj mnie nie było. Okej, okay, jest kolejna osoba. Ktoś tu jeszcze jest. Okej, okay, kolejna. Kolejna, 34 osoby. Dobra, czekamy. Oby strefa tutaj później, nie wiem, była, zamykała się tutaj. Tutaj się w tym punkciku zamykała oby strefa. Że akurat nie na budynkach, ale pewnie ta strefa przyjdzie na budynki. Ej, ale Ewela naprawdę się dobrze chowa, bo ja jej jeszcze ani razu nie widziałem. Dobra, czy teraz zostanę pierwszy raz znaleziona? Zostaw. Chyba, że banana mi po prostu nie wczytało. Dobra, tu ktoś będzie. Dobra, mamy go. Dobra, jak widzicie, niektórzy strzelają. Niektórzy nie mogą się pogodzić. Dobra, okej. Okay. A niektórzy są bardzo fajnymi osobami. On tam harpunem. 32 osoby. Dobra, on teraz ich tam robi, jak chce. Ryba. Okej, okay, kolejna osoba. Ej, no co jest? Chłopiec przeźroczysty, nie? Dobra, idzie strefa. U mnie, proszę, proszę. Dobra, jest kolejna osoba. Dobrze, że mam rękawice i szybko tam przejdę. Co to jest za strefa? Okej, okay, tu jest kolejny. Okej, okay, mamy go. Ale Eweli jeszcze nie wyeliminowałem na pewno. Będę eliminował może na razie tylko skiny, no bo nie wiem, czy ta Ewela tu jest. Okej, okay, następny. Jest banan, jest Ewela raz znaleziona tutaj. Tu jest Ewela znaleziona. Rafał, pierwszy raz mnie znalazł. Ojoj, oj, nie ma tyrolki dla kogoś. Dla kogo nie będzie, dla kogo nie będzie. Okej, okay, no. Sorry, małpka. Nadzieję, że on mnie nie dogoni. Zobaczcie, daj mi tu miejsce. Dajcie mi tu miejsce. Mamy pierwszy raz Ewelę, czyli Ewela ma jeszcze dwa życia. Na razie jej daję chwilkę, żeby się mogła schować na spokojnie. Okej, okay, mamy kolejną osobę. 21 osób. Dobra, myślę, że już powoli mogę Eweli szukać z powrotem. Jesteś tam. No i dobra, zaglądnijmy tu. Dobra, banan drugi raz znaleziony. Akurat tutaj była. Akurat tu. Co to się dzieje? Ja się tu schowam. No i jeszcze raz zobaczę, które miejsce uda się jej zająć. Ja załóżmy jakieś 30 sekund muszę odczekać, żeby faktycznie miała jakieś szansy, bo ta strefa już jest bardzo mała. Dobra, myślę, że to będzie teraz dobre. Okej, okay, mamy kolejne osoby. Postaram się nie widzieć dużo osób. No, gin, no ja. Stópki, fagaty. Ej, ja się tutaj nie odzywam, ale sorry, ale przecież tu się nie da. Dobra, i myślę, że już Ewelę mogę szukać. No mamy 15 osób. Dobra, kolejny tu. Dobra, Ewela znaleziona trzeci raz. Oj, nie, dobra. Nie, dobra, na pewno drugi raz. Nie, to ja, to ja. Ej, dobra, chyba to ona, ale zobaczymy jeszcze. Zabił. On mnie już znalazł. I który... Jak patrzcie się, 13 miejsce, patrzcie się jak pechowo. Okej, okay, mamy kolejną osobę, 11 osób. 11, 10. Tak to bym go oponą wywaliła.
No ile oni mają życia? Te pompy są masakra po 30. To Czejek. Nie, to prze... Nie, ja bym go oponą wywalił, albo bym w strefie została cokolwiek. Ty. Dobra, piłkarka. Boże, i być nie mogło. Złapana pod daszek. Nie, ta strefa, to już jest ciężkie. Jak ta strefa przychodzi, to jest ciężkie. Tu jest ziomek. Myślał, że go nie zauważę. Tu jest kolejny. Tu jest kolejny. Cztery osoby. On sobie mnie upatrzył na pewno i wiedział, że to ja, że jestem bananem. Dobra, i mamy wygranego. Także widzowie, dzisiaj odcinek wygrywa KXZI. Gratulacje, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał. No i trzymajcie się na razie, piona.